Samochód wypadł z drogi i robił salta w powietrzu. Auto robiło salta w powietrzu, z impetem wpadło do rowu. Groźny wypadek na drodze między Strzelinem i Wrocławiem. Kierowca samochodu osobowego z impetem wpadł do rowu podczas wyprzedzania i przekoziołkował. Nagranie z wypadku trafiło do mediów społecznościowych. Do wypadku doszło na drodze między Strzelinem i Wrocławiem na drodze wojewódzkiej 395. Nieudany manewr wyprzedzania o mały włos nie zakończył się tragedią dla kierowcy Seata. Kierujący pojazdem osobowym marki Renault chciał rozpocząć manewr wyprzedzania kolumny pojazdów. Następnie zjechał częściowo na lewy pas. W tym samym czasie manewr wyprzedzania wykonywał już pojazd osobowy marki Seat. Kierowca Seata, chcąc uniknąć zderzenia z Renault, odbił gwałtownie w lewo, łapiąc pobocze i, tracąc panowanie nad swoim pojazdem, wpadł do rowu, podaje Fanpage, Strzeliny 998. Nagranie wideo z wypadku trafiło do mediów społecznościowych. Na filmie widzimy, jak Seat z dużą siłą zjeżdża w stronę rowu i dachuje, wykonując salto. Dachowania wyglądało poważnie, ale kierowca miał dużo szczęścia i nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policjanci za sprawcę uznali kierowcę Renaulta i ukarali go mandatem, podaje Gazeta Wrocławska.